Cześć, witam was w kolejnym odcinku na kanale Koza FC, w kolejnym odcinku serii Koza FC. I początek tego odcinka chciałbym rozpocząć od podziękowań. Słuchajcie, to jak ta seria cały czas ogląda się na tym trzecim kanale, to jest dla mnie coś niesamowitego. I nie ukrywam, jest to jeden z powodów, dla którego cały czas gram w Ultimate Team. Bo w tym roku naprawdę nie jest łatwo, ale naprawdę dziękuję. Słuchajcie, to, że te odcinki robią powyżej 10 koła, w zasadzie wszystkie, na trzecim kanale, to jest dla mnie wielkie wyróżnienie i bardzo wam za to dziękuję. Mam nadzieję, że ten także was nie rozczaruje. Mamy przygotowany m.in. party back, mam przygotowanych parę paczek, ale do tego przejdziemy za chwilę. Najpierw skupmy się na tym, co się działa. Mianowicie widzieliście moje nagrody za Division Rivals. Jedynie 15 punktów, ale słuchajcie, ja po prostu mam za mało czasu w dobie. W sensie materiały na główny kanał, szczególnie w ostatnim czasie, tak mnie pochłaniały czasowo, że nie byłem w stanie totalnie wziąć się za nic innego. A wiem, jakie mam zaplanowane sztosy kolejne, ale też wiem, ile one po prostu będą mnie kosztowały czasu, ale warto, bo no tam też się to fajnie ogląda i podobają wam się te filmy, więc no po prostu ciężko mi jest rozłożyć równomiernie czas na te wszystkie trzy kanały. No i ten, mimo że bardzo się cieszę, jak oglądacie te filmy, no ma najmniejszy priorytet też przez to, jak ten Ultimate Team wygląda w tym roku, bo uważam, że no nie wygląda dobrze, ale zresztą o tym rozmawialiśmy już wielokrotnie i to nie jest odcinek, w którym mam zamiar narzekać, ale opisać sytuację tego, w jakim miejscu się obecnie znajdujemy. I przede wszystkim ważnym elementem opisu tej sytuacji jest to, że bardzo ciężko jest mi znaleźć karty i formacje, którymi gra mi się dobrze i gra mi się jakkolwiek sensownie. I między innymi przez to w składzie pojawił się Kai Havertz. Tak jest. Kai Havertza nie udało mi się sprzedać. Był wystawiony za 630-640 koła, nie zszedł do meczu Arsenalu, no a potem nie chciałem go sprzedawać ze stratą z jednego prostego powodu. Tym zawodnikiem po prostu gra mi się dobrze. Ja nie umiem przewalczyć też chęci po prostu grania tym piłkarzem, bo gra mi się nim fantastycznie i z tego powodu, jeżeli mam na nim stracić, to na razie wolę go po prostu zostawić w drużynie, bo on robi różnicę, gra mi się nim świetnie i to, jak on się podłącza, jak wchodzi w pole karne, no po prostu jest dla mnie fantastyczne i tego zawodnika w swoim życiu ewidentnie potrzebuję, jeżeli nie mogę na nim zarobić dużych pieniędzy. Natomiast prześledzimy sobie dzisiaj ewolucję Kaja Havertza, bo może się okazać, że na przykład coś jest w miarę podobnego do tej niebieskiej karty, no a nie będzie kosztowało mnie wydanych 600 tysięcy, które teraz mam, i nawet jeżeli będę miał stratę, ale wróci do mnie podobna karta, no to wtedy będę w stanie uwolnić te środki, a przebudować ten skład trzeba. I o tym zaraz będziemy rozmawiali, no bo to jest coś, co musi się wydarzyć. Myślę także o całkowitej zmianie na wąską formację jakąś 4-1-2-1-2 na przykład, albo 4-3-2-1, albo 4-2-2-2, ale jednak najlepiej do tej pory, mimo wszystko, gra mi się 4-2-1-3, no i ciężko mi jest znaleźć zawodników odpowiednich pod te wszystkie układy i myczki, które chcę zastosować, więc tutaj będę się mocno zastanawiał. Natomiast zmiany będą i zmiany są potrzebne, bo w myśl zasady, jeżeli nie możesz ich pokonać, to przyłącz się do nich. Chciałbym prawdopodobnie, biorąc na siebie tę stratę i świadomość zgubienia wielkiej liczby końców, kupić Williama Salibę i Virgila van Dijk'a. Te obrony sprawiają mi takie kłopoty, że chyba po prostu sam muszę z nich skorzystać. Zresztą ja tych zawodników bardzo lubię. Mimo że Virgil van Dijk jest przeciwnikiem Arsenalu, to jest to taki obrońca, który zawsze budzi we mnie gigantyczny podziw, choć wszyscy pamiętać będziemy ten mecz, w którym zawalił dwie bramki i Gabriel Martinelli raz go zrobił, a potem Trossard przy linii bocznej. Natomiast jakby zostawiając to z boku, no to jest wybitny obrońca i taki ikoniczny, jeżeli chodzi o ostatnie czasy, i dlatego też chciałbym mieć go u siebie w zespole z Williamem Salibą, którego po prostu uwielbiam, i jestem w stanie ich pozyskać kosztem sprzedaży Gabriela, który jest bardzo rozczarowującym środkowym obrońcą. I teraz tak, to będzie koszt podwójnej straty, ponieważ stracę na Gabrielu Magalhaeszu, bo stracę na nim około 50-60 tysięcy już licząc podatkiem, no i kupię dwóch zawodników złotych, na których stracę, bo oni będą siłą rzeczy tracili na wartości. Natomiast realnie ten Virgil van Dijk moim zdaniem jest kartą, która do totsów będzie nawet dobra. W sensie ja wiem, że będą pojawiać się coraz lepsi napastnicy, ale ten Virgil do totsów myślę, że może nawet dawać radę, bo to jest tego typu OP zawodnik, więc wydaje mi się, że jestem gotów wziąć na siebie ten ból tyłka finansowy w zamian za jakikolwiek spokój ducha, ponieważ chciałbym, nie wiem czy mi się uda i zrobię to, jeżeli będę pewny, że będę miał czas, usiąść do ligi weekendowej. Co prawda, gram obecnie tak dramatycznie źle, że w tej lidze weekendowej ja naprawdę nie nastawiam się na nic, ale chciałbym spróbować do niej podejść właśnie z tą lepszą obroną i zobaczyć, jak to będzie wyglądało, no bo koniec końców awansowałem do Foot Champions.
co zresztą będziecie widzieli tutaj, z bilansem 2-3, zaczynając od dwóch porażek. Już myślałem, że tutaj nic z tego nie będzie, ale stwierdziłem, dobra, spróbujmy, usiądźmy i wyszło. Także trafiłem jeszcze tutaj Jana Oblaka, więc jakiś tam plus jest. Natomiast, no zobaczymy, jak będzie to wyglądało podczas tej ligi weekendowej, ale przekonany jestem o tym, że po prostu tego Gabriela sprzedaje. Ziomal ma styl gry do gry w powietrzu, tego Eriala. Nie wygrywa więcej w powietrzu, naprawdę, takie jest moje zdanie. Jest zawodnikiem, którego ja uwielbiam w rzeczywistości. No to jest po prostu taki piłkarz, z którym ja czuję wielką więź, ale sprzedam go. Tu będzie grał Virgil van Dijk, tu będzie grał William Saliba i wydaje mi się, że nieważne jaką kartę Evo się zrobi, to i tak ten William Saliba wygrywa z tymi kartami Evo. Po prostu nienawidzę przeciwko nim grać i chyba po prostu trzeba stwierdzić, że trzeba zagrać razem z nimi. Zatem zobaczmy, jakby to wyglądało, jeżeli chodzi o karty niepotencjalne, tylko koncepcyjne. Natomiast no tego Gabriela trzeba wystawić na listę, więc ja już zaglądam na ceny, jak one się tutaj prezentują i... Gabriel Magalhães w tym momencie kosztuje 370 tysięcy. Ta jego cena się waha w różnych miejscach, ale słuchajcie, jeżeli ja już się na to decyduję, to nie będzie dobrego momentu, żeby go sprzedać, żeby go stracić i tak dalej, więc robimy to. 370 tysięcy, a może nas być stać z tego na 3 upgrade'y dla tej drużyny, które chciałbym zrobić. Zatem wystawiamy go na sprzedaż. Gabriel odchodzi. Bardzo byłem rozczarowany tą kartą. Nie działała ona tak dobrze, jak myślałem, że będzie działała. No i teraz patrzymy sobie oczywiście na nie zawodników wypożyczonych, tylko na zawodników koncepcyjnych i oczywiście na karty po prostu złote. Zatem piłkarzem, którego chciałbym tutaj mieć, jak powiedziałem, jest on i drugim piłkarzem jest on. Oni stracą na wartości, ja to wiem, no ale z drugiej strony ta obrona wtedy będzie wyglądała naprawdę dobrze, będzie wyglądała naprawdę żelaźnie. Aczkolwiek w tym wypadku wydaje mi się totalnie bezsensownym trzymanie tutaj Nico Williamsa jako piłkarza podstawowego składu i w związku z tym trzecim piłkarzem, który mógłby do tej drużyny dołączyć, jest problematyczny z jednego punktu widzenia zawodnik i już wam pokazuję dlaczego, ponieważ zależałoby mi wtedy, żeby na tej lewej pomocy, znaczy na tym lewym skrzydle grał, no właśnie, lewy pomocnik, czyli Heung-min Son, którego... Zróbmy po prostu tak, będzie szybciej chyba go znaleźć, co? Gdzie jest Son? Where are you my... No nie, ty nie jesteś my G, where are you Heung-min Son? I wydaje mi się, że można by go było gdzieś tu wrzucić, natomiast z nim jest taki problem, że Gabriel Martinelli nie ma PP, czyli musiałbym ustawić zespół w formacji, hehe, nie ma takiej formacji, no bo się nie da tego ustawić. A ja nie zrezygnuję z niego na razie, bo mi się gra po prostu bardzo dobrze, mimo wszystko. Więc najlepiej by było, żeby wyszedł pod Bukayo Saki i to rozwiązałoby moje wszystkie problemy. Natomiast tych kart na razie jeszcze nie kupuję. I nie tylko i wyłącznie dlatego, że nie mam pieniędzy, choć wydaje się, że te właśnie wpadają na konto. Nie, jeszcze nie. Natomiast tego zawodnika jeszcze nie, tych zawodników jeszcze nie kupuję z tego powodu, że jak powiedziałem, mamy do otworzenia paczki i między innymi wśród tych paczek znajduje się Party Bag, więc chciałbym tego Party Baga otworzyć z nadzieją na to, że pojawi się tam właśnie Virgil van Dijk. Byłoby to piękne, gdybym wreszcie coś trafił, że akurat okazałoby się, że to jest Virgil, albo nie wiem, Jude Bellingham chociażby. Naprawdę nie obraziłbym się na tego typu trafienie, no ale... Niestety nauczony doświadczeniem raczej wątpię, by była to karta jakkolwiek przydatna. Mógłby to być także Gonçalo Inacio, ponieważ moim zdaniem prędzej czy później Victor Gyökeres jest zawodnikiem, którego zobaczymy jako zdobywcę jakiejś karty specjalnej. Specjalnej, a nie tylko Team of the Week'a. No i wtedy Inacio dawałby mu fajną możliwość no po prostu zgranka. Nie ukrywam, jeżeli bym trafił też po prostu Gabriela, to ja bym się nie obraził, prawda? Gdyby poleciał nam z Party Baga, ale szczerze wątpię. Mamy zrobionych także parę tych paczek 81+, więc liczę, że może któraś z nich przyniesie nam walkout, natomiast otwieranie paczek smuci mnie równie mocno jak granie w tę grę, bo po prostu no nie oddaję i to tak bardzo, że nie mam pytań, w sensie no co, trafiłem Jana Oblaka, fajnie, raz siadł foderowy walkout, no ale ja też pamiętam, że trafiłem foderowy walkout, to pokazuje w jak ciemnym miejscu szczęścia znajduje się obecnie, skoro jestem w stanie pamiętać o tych kartach. Swoją drogą, no jestem też rozczarowany a propos tej obrony, tym, że posiadam w klubie Ibrahima Konate, wygrywasz te mecze, ale się eliminacje mistrzostw liczą do Evo. No to jest tak bez sensu, że nie mam pytań, natomiast mamy jeszcze te dwie paczki ulepszeń. No i zobaczmy, czy one coś nam dadzą. Pierwsza, niestety bez walkoutu, więc to będzie co? Z 5 paczek 81+, i w żadnej na razie nie mamy karty nawet 84, wydaje mi się, więc jest to na pewno powód do, umówmy się, średniego zadowolenia. Tymczasem tutaj nie ma nic, no ale może...
Może właśnie jesteśmy świadkami najlepszego trafu mojego w całej tej FIFA. Mamy walkout, ale to jest walkout pani z Anglii. Nie mam pojęcia, co to jest za karta. No to jest piłkarka Chelsea. Nie mam pojęcia. Björn. Karta, no taka nie najgorsza, ale obawiam się, że tutaj, no właśnie, wzrost może być problemem. Ja jestem ostatnią osobą, która wypominałaby komuś wzrost, ale 1,74 m na środku obrony to raczej nie jest to, czego szukałem. Więc, no nie tym razem, nie jest to tym razem nasze najlepsze trafienie, ale jak powiedziałem, jestem gotowy dokonać tych wzmocnień w defensywie, ale żeby one się wydarzyły, to tu się musi coś wydarzyć. Halo, to jest świetna cena! Pan kupi! Special price for you, mister! No na razie nikt się nie kwapi, no to muszę poczekać. Nic więcej mi nie zostało. Zatem sprzedał się Gabriel, ale to nie jedyna zmiana, która zajdzie w klubie, ponieważ Musa Sissoko został zrobiony. Słuchajcie, też zapomniałem powiedzieć o tym zawodniku, trafiłem na niego parokrotnie i sprawił mi olbrzymie problemy. No a to jest piłkarz, którego ja zawsze w Ultimate Team lubiłem, mimo że bardzo długo był piłkarzem Tottenhamu, to on i Eriksen, to zawsze były takie karty, zresztą kto oglądał, swoją drogą nie da się wziąć karty bez odpalenia listy znajomych, fantastycznie. Natomiast kto oglądał, słuchajcie, w moim wykonaniu, za każdym razem jak kliknę R2 to się tak robi, to jest hit. Natomiast kto oglądał w moim wykonaniu chociażby serię od zera do chwały w FIFA 17, to chyba tam Sissoko był istotny, tam na pewno Eriksen był bardzo istotnym zawodnikiem tej drużyny. No dobra, tutaj sobie wszystko damy na quick sell, wydaje mi się, żeby po prostu... No nie wszystko, no bo tego pana to absolutnie nie damy na quick sell, więc niech on się tam wysprzeda. Natomiast pyk... No, mogę czy nie mogę? Mogę, to jest hit po prostu. Ta gra to jest po prostu niesamowite. No dobra, ale słuchajcie, mamy to zrobione. Zatem, to co teraz jest istotne, no to sprzedał się Gabriel. Tak jak powiedziałem, teraz zaczął w ogóle rosnąć, więc fantastycznie, już nie rozmawiajmy na ten temat. I no chyba porozmawiać możemy o nowych zawodnikach, których chciałbym kupić, prawda? Zatem, robimy to. William Saliba jest pierwszym z tej dwójki, którego kupić po prostu muszę wreszcie, bo zbyt mnie irytuje granie przeciwko niemu, więc tak jak powiedziałem, nie mogę ich pokonać, w takim razie chcę się do nich przyłączyć, czy z jakimś stylem gry, jak już kupujemy, to byłoby spoko, najchętniej z cieniem, no i spoko. William Saliba? No niestety nie ten, ale może ten? No niestety nie ten, ale ten dołącza do naszej drużyny. Ta gra to jest stan umysłu, ale nie tylko on, bo tak jak powiedziałem, Virgil van Dijk. Muszę po prostu zrobić to połączenie tych zawodników. Chcę zobaczyć, czy z tą obroną będę grał choć odrobinkę lepiej. Prawdopodobnie nie, bo to nadal ja będę nimi sterował, ale może. Zatem szukamy Virgila van Dijka w odpowiedniej cenie i... W takim razie z tego musimy schodzić, zatem Virgil van Dijk, mamy go sobie tutaj i proszę bardzo, może ten? Jeszcze gdyby menu działało, no to byśmy może byli w stanie go kupić. Jesteśmy w stanie kupić tego. Przypisz teraz i sprawdźmy ten skład z dwoma zawodnikami, którzy mam nadzieję będą zmieniali oblicze tego zespołu. Natomiast jest pewna sprawa, a mianowicie prawa strona pomocy, czy też prawy skrzydłowy lub prawa skrzydłowa, ponieważ w tym miejscu mógłbym zdecydować się na Diani, francuską zawodniczkę, która pasowałaby nam tu jak najbardziej w tej wersji 88 i powiem szczerze, no ona zawsze w FIFA no miała to coś. Z tego też powodu zastanawiam się, czy może to nie jest po raz kolejny rok, w którym warto byłoby z niej skorzystać. Natomiast myślałem, że ona ma fineski, a tutaj jest brak finezyjnych strzałów, natomiast jest ta Trivela, więc może nie jest to takie głupie. No i wtedy ten skład miałby zgrania, no na pewno więcej, jeżeli tej pani dalibyśmy kartę ligową, to wydaje mi się, że spokojnie byłoby tutaj większe zgranie i wtedy bez pełnego byłby... Ojejku, mało mamy, znaczy dużo mamy bez pełnego. No mógłbym tutaj dać Vicario, aczkolwiek ten Sanchez bronił nieźle, więc mielibyśmy 29 zgrania, no bo nie wiem, czy mam tu goalkeepera, którego mógłbym dać sensownie. No mógłbym dać na razie wypożyczonego Alissona, którego mam, więc to zawsze jakoś by nam podniosło.
No, jest to jakiś pomysł, natomiast pytanie, czy ta piłkarka nas interesuje. I tego nie jestem pewien. Może to być też jakiś lewy skrzydłowy. Na prawej stronie mógłby to być Dembele, ale jakoś ja nigdy nie byłem fanem karty Ousmana Dembele. Poza tym nie wiem, czy stać mnie na tego zawodnika, ponieważ w tym momencie, jeżeli chodzi o pieniądze, to ja dysponuję 70 tysiącami. Stać nas na Dembele, bo to są 42 koła. No już wtedy złamałbym wszystkie swoje zasady i wydał bardzo dużo budżetu, ale no może to jest pomysł. Ousman Dembele po prawej stronie, nie wygląda to jakoś tragicznie, tylko jemu pełnego zgrania nie jesteśmy w stanie także zaproponować poprzez tutaj połączenia, no ale jestem gotowy jakoś się poświęcić. No Teo Hernandez rozwiązałby wiele naszych problemów, ale na Teo Hernandeza nie stać mnie na pewno. Znaczy stać mnie na Mendiego? Może to jest, bo ten Mendy jest mi tak często potrzebny, że może rzeczywiście nie ma co się tutaj przekonywać i specjalnie go po prostu wziąć. Mendy kosztuje w tym momencie, nie wiem ile, bo się nie chcę wczytać, 70 tysięcy. Czy Mendy jest dostępny w jakiejś ewolucji? No w Bomba Store. Daje mu to wtedy styl do... Zresztą, co ja będę... Ja mogę wam to pokazać. Daje mu to wtedy styl do stałych fragmentów. Nie lekko. Podnosi dribbling, podnosi podania. Obrona i fizyczność zostają takie same, 90 tempa, no to ten obrońca by był w stanie wytrzymać naprawdę długo i wydaje mi się, że jest warty tych 900 FA pointsów plus kupienia samej karty. A patrząc w grze, zobaczmy sobie, jak ten Mendy tutaj będzie wyglądał. Wydaje mi się, że to ma całkiem spory sens. Mendy, Ferland, dajemy go sobie wtedy tutaj i... To nic nie zmienia zgraniowo, bo potrzebujemy po prostu Francuza z... Znaczy potrzebujemy piłkarza z ligą. No to nie, no to w tym momencie zostanę sobie z Udogim, który jest nieprawdopodobnie dobry jak na ten etap gry. Szokująco dobry. No gdybym miał jakąś kartę, nie wiem, dobrej ikony czy coś, to byłoby łatwiej, no ale wiemy jak jest. No więc chyba tak po prostu trzeba będzie tutaj zostać. Możemy sobie podbić jeden z grania po prostu tą panią menadżer, po prostu dając jej ligę championship na przykład. Więc jest to na pewno jakiś pomysł, a tak naprawdę można by było zrobić jeszcze inaczej, a mianowicie włoski menadżer z championship lub z Ligue 1 dałby nam wtedy pełne zgranie na jednym z tych zawodników. Sprawiłoby, że tylko jedna z tych postaci nie miałaby pełnego zgrania, więc jest to jakiś pomysł, żeby tak to zrobić. Natomiast pozostaje jeszcze jedna kwestia, którą chciałbym rozważyć w tym odcinku, a mianowicie Kai Havertz. Słuchajcie, okazuje się, że Kai ma ewolucję. Jest to ewolucja okej, wydaje mi się. W sensie daje mu ona wtedy ten playstyle do ochrony piłki. Co prawda kosztuje ona 100 tysięcy albo 1100 pointsów. Wydaje się być dosyć spora w takim razie. No uzyskujemy wtedy taką kartę Kaja Havertza, która ma aerial, trivele, no dużo styli gry. Jeżeli chodzi o porównanie tej karty, to tak, na szybko, a w zasadzie co na szybko, tutaj szybko możemy sobie porównać to z Kajem Havertzem po prostu i zobaczyć, jakby to wyglądało. Kai Havertz w tej odsłonie ma mniej playstyli o playstyle plus, co jest jednak znaczącą kwestią. No i ten ma, no i zobaczcie, ten Kai Havertz ma playstyle, no nie wiem, czy to też możemy nazwać playstylem, ale ma tego Shadow Strikera, z którego ja chyba korzystam i to może być też klucz do tego, jak on fajnie u mnie pracuje. Natomiast jeżeli chodzi o statystyki, to co ciekawe, tutaj poza obroną jeszcze w tempie ten jest lepszy. Natomiast realnie patrząc, strzały lepsze po stronie niebieskiego, podania lepsze po stronie niebieskiego, natomiast te podania to nie jest duża różnica. Dribbling jest sporą różnicą. No są to karty na pewno podobne. No i wydaje mi się, że no, ta nawet zakładając wykupienie tej ewolucji, koniec końców jest w miarę opłacalna i nie wiem, czy nie powinienem się na to zdecydować w momencie, kiedy ta jego no, niebieska karta będzie w sytuacji, która spodoba mi się sprzedażowo. Ale pytanie przede wszystkim, kto ma się znaleźć na prawym bądź też lewym skrzydle, bo tak to możemy zrobić. No, jeżeli pojawiłaby się karta Player of the Month Bukayo Saki, wtedy niestety będę musiał doładować konto pointsami, żeby zdobyć po prostu tutaj karty na Bukayo Sakę. No ale gdyby był Bukayo Saka z playstylem jakimś fajnym na przykład dodany, no to wtedy on wyląduje tutaj i mamy naprawdę ciekawy wyglądający skład. Ale czy tak będzie? Zobaczymy. Czekam na to, co przed nami. Wygląda ten skład moim zdaniem ok. Akurat na to, żeby zrobić dwa winy w Food Champions, trzasnąć padem i stwierdzić, że jednak mam lepsze rzeczy do roboty. Wszystkiego dobrego. Widzimy się niedługo w kolejnym odcinku.